Niektórzy są wam dobrze znani, a niektórych będzie możliwość się poznać. Wadowice, ulica Kościelna 7, dom państwa Wojtyłów, 18 maja 1920 roku, wtorek. Eminentissimum
acere reverendissimum Dominum, Dominum Carum. Sancte Romane Ecclesie, Kardinali. 7-8 roku słyszy świat Chrobenus Papa i doznaje szoku. Natomiast kilka lat później, 101 lat temu, tak niedawno, 20 lat temu, jeszcze był tutaj w naszej archikatedrze. 15 lat temu podszedł do nieba. A dzisiaj pozostaje tutaj z nami w swoich świętych relikwiach. W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej możemy zawsze pójść do niego, przytulić się do cząstki jego ciała, do tych pięknych włosów, które zawsze nosił na swojej głowie i prosić go o to, aby wypraszał nam potrzebne łaski. W tym roku będziemy wspominać, świętować tę rocznicę jego pobytu u nas w Lwowie. Będziemy pielgrzymować do kościoła pod jego wezwaniem w Solonce na ulicy Stryjskiej. Już dzisiaj wszystkich zapraszam 26 czerwca. I myślę, że będzie jeszcze wiele okazji, by do jego sylwetki powracać. I tutaj razem z wszystkimi pragnę wam, kochane dzieci, droga młodzieży, podziękować za to, że tak bardzo przybliżyliście nam sylwetkę świętego Jana Pawła II, że tak pokazaliście tak dokładnie jego osobowość, jego życie, jego świętość i za to wam bardzo serdecznie dziękuję. I niech on będzie dla was także waszym patronem i pomaga wam być każdego dnia radosnym, pomaga wam w waszej codziennej nauce i w stawaniu się także każdego dnia.